Słowa mają moc i mogą kształtować trajektorie, dlatego nauka od tych, którzy konsekwentnie osiągają sukces, może być oświecająca. Ludzie inteligentni, znani z umiejętności nawigowania w złożonościach osobistych i zawodowych, często przyjmują przemyślaną i skuteczną komunikację. Sekret często leży nie tylko w tym, co mówią, ale w tym, czego wybierają nie mówić. W tym wideo przedstawię 14 rzeczy, których inteligentni ludzie unikają mówić, dostarczając wglądów w to, jak źle dobrane słowa mogą zamykać drzwi, podczas gdy milczenie i refleksja mogą otwierać ścieżki. Zrozumienie tych nawyków pozwoli Ci również skalibrować swoje własne interakcje i słowa oraz zastosować to w praktyce w swoim życiu. Tak więc bądź silny i skupiony do końca. Ruszajmy. Numer 1. Samochwalstwo. Inteligentni ludzie rozumieją, że obsesyjne samochwalstwo może być postrzegane jako brak pokory lub nawet pewności siebie. Uznają, że ich osiągnięcia mówią same za siebie i nie czują potrzeby ciągłego potwierdzania swojej wartości. Zamiast przechwalać się, wolą pozwolić innym rozpoznać i docenić ich osiągnięcia. To nie tylko przyczynia się do skromniejszego i bardziej dostępnego wizerunku, ale także sprzyja środowisku, w którym szacunek zdobywa się na podstawie zasług i skuteczności, a nie samopromocji. Ponadto inteligentni ludzie często potrafią przekształcić rozmowę o swoich osiągnięciach w dyskusję o wysiłkach zespołowych lub wkładzie innych, przenosząc fokus z siebie. To pokazuje przywództwo i troskę o innych, cechy wysoko cenione w środowiskach osobistych i zawodowych. Dzięki unikaniu obsesyjnego samochwalstwa budują silniejsze relacje i są postrzegani jako bardziej empatyczni i współpracujący koledzy oraz liderzy. Numer 2. Ujawnianie tajemnic. Inteligentni ludzie doskonale rozumieją, jak ważne jest zachowanie dyskrecji i szacunku dla prywatności innych. Wiedzą, że unikanie niepotrzebnego ujawniania tajemnic czy osobistych informacji buduje zaufanie i pozytywne relacje. Dbając o poufność zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym, pokazują, że można na nich polegać. Są świadomi, że złamanie zaufania może mieć poważne konsekwencje dla ich reputacji i relacji z innymi. Dlatego zawsze wybierają etyczne postępowanie, chroniąc tajemnice i szanując zaufanie, którym zostali obdarzeni. Takie podejście nie tylko pomaga unikać konfliktów i nieporozumień, ale także ustanawia standardy integralności i niezawodności. Unikanie rozmów o poufnych sprawach bez potrzeby wzmacnia ich pozycję jako odpowiedzialnych i godnych zaufania osób. W miejscach, gdzie informacja jest kluczowa, takie zachowanie jest szczególnie cenione. Inteligentni ludzie są postrzegani jako bezpieczni i szanowani współpracownicy oraz liderzy potrafiący radzić sobie z delikatnymi informacjami z dojrzałością i rozwagą. Numer 3. Unikanie absolutyzmów. Inteligentni ludzie starają się unikać używania słów takich jak nigdy czy zawsze w swoich rozmowach, ponieważ wiedzą, że takie wyrażenia mogą ograniczać dialog i elastyczność myślenia. A przecież wszyscy chcemy być bardziej otwarci i gotowi na nowe pomysły, prawda? Zamiast tego wybierają podejście bardziej zrównoważone i otwarte, które sprzyja lepszej komunikacji. Kiedy nie używamy absolutnych terminów, możemy prowadzić bardziej efektywne rozmowy i odkrywać różne perspektywy oraz rozwiązania. To sprawia, że jesteśmy bardziej kreatywni i elastyczni. Pamiętajmy, że sytuacje rzadko są czarno-białe. Uznając to, ułatwiamy wymianę pomysłów i tworzymy środowisko, w którym każdy może się czegoś nauczyć i zrozumieć innych. Kiedy unikamy absolutyzmów, pokazujemy, że szanujemy różne punkty widzenia i doceniamy złożoność różnych zagadnień. Dzięki temu unikamy niepotrzebnych konfliktów i wzmacniamy nasze relacje z innymi, okazując im szacunek i zrozumienie.
Więc następnym razem, gdy będziesz rozmawiać, pamiętaj, aby być otwartym i elastycznym. To pomoże ci budować lepsze relacje i rozwijać się jako osoba. Numer 4. Częste wymówki. Mądrze jest unikać ciągłego usprawiedliwiania niepowodzeń lub błędów, prawda? Inteligentni ludzie doskonale to rozumieją, wiedząc, że osobista odpowiedzialność jest kluczowa dla rozwoju i zaufania. Kiedy przyznajemy się do swoich błędów, pokazujemy dojrzałość i gotowość do nauki, cechy, które są cenione w każdym środowisku, zarówno zawodowym, jak i osobistym. Unikanie częstych wymówek również świadczy o pewności siebie i uczciwości. Tworzy to atmosferę, w której transparentność jest ceniona, a błędy są postrzegane jako okazje do nauki. Osoby, które potrafią oprzeć się pokusie ciągłego usprawiedliwiania się, są postrzegane jako bardziej wiarygodne i kompetentne. Pokazują, że skupiają się na rozwiązaniach i ciągłym doskonaleniu, zamiast maskować swoje niedociągnięcia. Więc zamiast uciekać się do wymówek, stawiajmy czoła wyzwaniom bezpośrednio. Szukajmy skutecznych sposobów na pokonywanie przeszkód i ulepszanie swoich umiejętności. To podejście jest znacznie bardziej produktywne i szanowane, a my sami będziemy się czuć lepiej, wiedząc, że działamy uczciwie i odpowiedzialnie. Numer 5. Unikanie zamkniętych stwierdzeń. Spostrzegawczy ludzie starają się unikać stwierdzeń, które zamykają możliwość dialogu lub debaty. Rozumieją, jak ważna jest otwarta komunikacja i wymiana pomysłów, wiedząc, że ich wiedza i perspektywy zawsze mogą być poszerzane i ulepszane. Wybierając otwarte stwierdzenia, które zachęcają do kontynuacji rozmowy, pokazują gotowość do nauki i dostosowywania swoich poglądów na podstawie nowych informacji lub argumentów. Takie podejście wzbogaca dyskusję i tworzy atmosferę wzajemnego szacunku i zrozumienia, gdzie każdy głos może być wysłuchany i uwzględniony. Unikając fraz, które wydają się definitywne lub absolutne, takich jak "to wszystko" czy "nie ma nic więcej do omówienia", utrzymują otwarte kanały dla kreatywnych i współpracujących rozwiązań. Taki sposób komunikacji jest niezbędny w kontekstach wymagających innowacji i rozwiązywania problemów. Ten styl odzwierciedla elastyczny sposób myślenia i zaangażowanie w ciągły postęp, kluczowe cechy dla skutecznego przywództwa i zdrowych relacji międzyludzkich. Więc pamiętajmy, aby zawsze zostawiać przestrzeń na dialog i nowe pomysły. Dzięki temu będziemy mogli wspólnie się rozwijać i tworzyć lepsze rozwiązania. Numer 6. Unikanie ciągłego narzekania. Inteligentni ludzie starają się unikać nawyku ciągłego narzekania bez szukania skutecznych rozwiązań. Rozumieją, że choć naturalne jest wyrażanie frustracji, skupianie się na problemach bez próby ich rozwiązania może być nieproduktywne i wyczerpujące. Zamiast ciągle lamentować, ci ludzie kierują swoją uwagę na identyfikowanie podstawowych przyczyn problemów i poszukiwanie sposobów ich rozwiązania lub złagodzenia. Takie podejście sprzyja bardziej pozytywnemu i proaktywnemu środowisku oraz zachęca do myślenia problemowego, które jest kluczowe dla osobistego i zawodowego rozwoju. Unikając ciągłego narzekania, tworzą atmosferę optymizmu i skuteczności, inspirując innych do przyjęcia podobnego podejścia. To pomaga budować bardziej dynamiczne i odporne zespoły oraz relacje, w których wyzwania są postrzegane jako okazje do innowacji i nauki. Więc następnym razem, zamiast narzekać, spróbujmy skupić się na szukaniu rozwiązań. Taka postawa nie tylko sprawi, że będziemy czuć się lepiej, ale także pozytywnie wpłynie na otoczenie i pomoże nam wspólnie osiągać więcej. Numer 7. Mówienie źle o innych. Inteligentni ludzie unikają wygłaszania uwag poniżających lub mówienia źle o innych, wiedząc, że takie postawy mogą zaszkodzić relacjom i negatywnie wpłynąć na nich samych.
powstrzymując się od krytykowania kolegów czy znajomych, promują środowisko szacunku i wzajemnego zaufania. Ci ludzie rozumieją, że mówienie źle o innych może tworzyć atmosferę nieufności i plotek, która jest szkodliwa dla wszystkich zaangażowanych. Zamiast tego skupiają się na pozytywnych aspektach i, kiedy to konieczne, udzielają konstruktywnej krytyki w sposób prywatny i z szacunkiem. Takie podejście nie tylko zachowuje integralność zarówno relacji zawodowych, jak i osobistych, ale także wzmacnia ich własną reputację jako osoby godnej zaufania i dojrzałej. Osoby, które unikają poniżających uwag, wykazują przywództwo i umiejętność radzenia sobie z delikatnymi sytuacjami z dyskrecją i etyką. Więc pamiętajmy, aby zamiast mówienia źle o innych, skupić się na pozytywach i dawać konstruktywną krytykę w sposób, który buduje, a nie niszczy. Dzięki temu tworzymy lepsze, bardziej wspierające środowisko, które sprzyja wzajemnemu zrozumieniu i zaufaniu. Numer 8. Lekceważenie pomysłów innych. Przebiegli ludzie rozumieją wartość różnorodności myśli i dlatego unikają lekceważenia pomysłów innych, zdając sobie sprawę, że innowacje i rozwój często wynikają z efektywnej współpracy. Starają się szanować i rozważać opinie innych, nawet gdy różnią się one od ich własnych. Ci ludzie unikają szybkich osądów lub odrzucania sugestii bez pełnego ich zrozumienia. Zamiast tego okazują ciekawość i otwartość, zadając pytania pogłębiające ich zrozumienie i przyczyniające się do konstruktywnego dialogu. To nie tylko wzbogaca dyskusję, ale także wzmacnia relacje międzyludzkie poprzez wykazanie szacunku dla różnych punktów widzenia, doceniając i rozważając wszystkie pomysły niezależnie od ich źródła. Ci ludzie sprzyjają środowisku, w którym wszyscy czują się wysłuchani i cenieni. Takie zachowanie sprzyja bogatszej wymianie pomysłów i bardziej efektywnej współpracy, kluczowej dla sukcesu zarówno w środowiskach zawodowych, jak i osobistych. Numer 9. Pochopne osądy. Inteligentni ludzie wiedzą, że pochopne osądy mogą prowadzić do nieporozumień i błędnych ocen, dlatego unikają wyciągania przedwczesnych wniosków bez pełnej analizy faktów. Ta ostrożność odzwierciedla bardziej metodyczne i refleksyjne podejście do radzenia sobie z nowymi informacjami i sytuacjami, zapewniając, że ich opinie są dobrze ugruntowane i poinformowane. Ta przezorność pomaga unikać niepotrzebnych konfliktów i wzmacnia osobistą wiarygodność, ponieważ decyzje i opinie oparte na dogłębnym i dokładnym zrozumieniu faktów są zazwyczaj bardziej trafne i szanowane. Ponadto, rezerwując osąd, dopóki nie zostaną uwzględnione wszystkie dowody, ci ludzie promują środowisko sprawiedliwości i otwartości, zachęcając innych do swobodnego dzielenia się informacjami bez obawy przed pochopnym osądem. Takie zachowanie nie tylko przyczynia się do bardziej harmonijnych i konstruktywnych relacji, ale także ilustruje krytyczny i racjonalny sposób myślenia, niezbędny do rozwiązywania złożonych problemów i podejmowania mądrych decyzji. Unikając pochopnych osądów, ci ludzie utrzymują otwarty umysł, co jest kluczowe dla ciągłego uczenia się i doskonalenia osobistego. Numer 10. Ujawnianie niezadowolenia w pracy. Ostrożni ludzie rozumieją znaczenie zachowania profesjonalnego wizerunku w miejscu pracy i unikają nieostrożnego ujawniania swoich osobistych lub zawodowych niezadowoleń. Wiedzą, że nadmierne skargi, zwłaszcza w otwartych przestrzeniach lub w obecności kolegów, mogą nie tylko tworzyć negatywną atmosferę, ale także uszkodzić postrzeganie ich profesjonalizmu i zdolności do radzenia sobie z wyzwaniami. Zamiast głośno wyrażać każde niezadowolenie lub frustrację, ci ludzie wybierają bardziej konstruktywne podejścia, takie jak szukanie bezpośrednich i dyskretnych dialogów z przełożonymi lub odpowiedzialnymi kolegami, gdy jest to konieczne. Ta strategia nie tylko zwiększa szanse na skuteczne rozwiązanie problemów,
ale także pokazuje dojrzałość i zdolność do zarządzania trudnymi sytuacjami w sposób profesjonalny. Ci ludzie są również ostrożni w dzieleniu się osobistymi szczegółami, które są nieistotne w kontekście pracy, utrzymując wyraźną linię między życiem osobistym a zawodowym. To oddzielenie pomaga zachować ich profesjonalny wizerunek i zapewnia, że są oceniani na podstawie ich osiągnięć i kompetencji, a nie osobistych aspektów. Dlatego unikając nieodpowiedzialnego ujawniania niezadowolenia w pracy, ci ludzie nie tylko kultywują bardziej pozytywne środowisko, ale także lepiej pozycjonują się do przyszłych awansów i możliwości jako osoby postrzegane jako współpracujące, skupione i zdolne do zachowania spokoju pod presją. Numer 11. Negatywność. Inteligentni ludzie starają się unikać szerzenia negatywności lub pesymizmu. Rozumieją, że słowa mają moc, a przekazywanie negatywnego nastawienia może nie tylko demotywować otaczających ich ludzi, ale także tworzyć napiętą i nieprzyjemną atmosferę. Zamiast tego koncentrują się na utrzymaniu optymistycznego i konstruktywnego podejścia, nawet w obliczu wyzwań. Ci ludzie starają się dostrzegać możliwości nauki i wzrostu w trudnych sytuacjach i dzielą się tą perspektywą z innymi. Wiedzą, że sprzyjając pozytywnemu środowisku, zachęcają do współpracy i odporności, kluczowych elementów dla sukcesu zarówno zbiorowego, jak i indywidualnego. Ponadto zdolność do utrzymania pozytywnego nastawienia w obliczu niepowodzeń jest często postrzegana jako silna cecha przywództwa. To nie oznacza ignorowania trudności, ale raczej wybór podejścia, które sprzyja zachęcie i poszukiwaniu rozwiązań, zamiast skupiania się na negatywnych aspektach sytuacji. Dlatego, unikając szerzenia negatywnych uczuć, ci ludzie nie tylko przyczyniają się do emocjonalnego zdrowia swojego otoczenia, ale także wzmacniają swoją własną reputację jako zrównoważonych, zdolnych i motywujących osób. Numer 12. Przesada. Ogólnie rzecz biorąc, ci ludzie unikają przesadzania faktów, aby uczynić swoje narracje bardziej atrakcyjnymi lub dramatycznymi. Rozumieją, że integralność i wiarygodność ich słów są kluczowe dla utrzymania zaufania i szacunku innych. Priorytetując dokładność i uczciwość w swoich komunikatach, ci ludzie wzmacniają swoją wiarygodność, co jest niezbędne zarówno w relacjach osobistych, jak i zawodowych. Przesadzanie szczegółów może chwilowo przyciągnąć uwagę odbiorców, ale często prowadzi do negatywnych konsekwencji, gdy prawda wychodzi na jaw. To może skutkować utratą zaufania i pytaniami o charakter i niezawodność danej osoby. Dlatego osoby uważane za inteligentne i sprytne wybierają przedstawianie faktów takimi, jakimi są, utrzymując równowagę między byciem interesującym a autentycznym. Ponadto unikanie przesady przyczynia się do klarowniejszej i bardziej efektywnej komunikacji. Ułatwia to prawidłowe zrozumienie udostępnianych informacji, zmniejszając nieporozumienia i zamieszanie, które mogą wynikać z nadmiernie lub zniekształconych opisów. Dlatego, powstrzymując się od przesady, ci ludzie nie tylko zachowują integralność swoich interakcji, ale także promują środowisko dialogu oparte na wzajemnym szacunku i prawdomówności. To z kolei przyczynia się do budowania długotrwałych i autentycznych relacji, w których ceniona jest uczciwa komunikacja. Numer 13. Krytykowanie bez oferowania rozwiązań. Ludzie uważani za inteligentnych często powstrzymują się od krytykowania jedynie dla samej krytyki. Zamiast tego przyjmują bardziej zorientowane na rozwiązania podejście, zapewniając, że kiedy wskazują problemy lub wady, oferują także realne alternatywy lub praktyczne rozwiązania. To zachowanie nie tylko podnosi jakość interakcji, ale także pozytywnie przyczynia się do otoczenia wokół nich, niezależnie od tego, czy jest to miejsce pracy, czy relacje osobiste.
oferując rozwiązania, pokazują nie tylko zdolność do identyfikowania problemów, ale także do myślenia o konkretnych krokach, aby je pokonać, co jest niezbędne dla postępu i innowacji w każdej dziedzinie. Dlatego unikając pustej krytyki i skupiając się na konstruktywnych wkładach, ci ludzie wzmacniają swoje relacje i promują bardziej pozytywne i produktywne środowisko. Ta praktyka nie tylko przynosi korzyści zbiorowości, ale także podkreśla ich kompetencje i zaangażowanie w korzystne i namacalne wyniki. Jeśli jeszcze tu jesteś, prosiłbym Cię o napisanie "Słowa mają moc" w komentarzu. Zobaczymy, ilu nas tu dotarło. Wróćmy do filmu. Numer 14. Mówienie bez zastanowienia. Inteligentni ludzie często starają się starannie przemyśleć, zanim zaczną mówić. To świadome podejście zapewnia, że ich wkłady są nie tylko odpowiednie do kontekstu, ale także konstruktywne dla rozmowy. Zatrzymując się na chwilę, aby zastanowić się nad wpływem swoich słów, minimalizują możliwość nieporozumień lub przypadkowego obrażenia kogoś. Ta praktyka refleksji przed odpowiedzią pozwala również tym osobom na dokładniejsze ocenienie sytuacji i dostarczenie bardziej precyzyjnych i użytecznych wglądów. Na przykład w kontekstach zawodowych może to oznaczać różnicę między pośpieszną odpowiedzią, która mogłaby wywołać napięcia, a przemyślanym rozwiązaniem, które pomaga rozwiązać problem. Ponadto nawyk zastanawiania się przed mówieniem odzwierciedla zdyscyplinowany i świadomy umysł. Cechy niezbędne dla efektywnego przywództwa i szanujących interakcji społecznych. Osoby, które przyjmują tę praktykę, są często postrzegane jako bardziej godne zaufania i kompetentne, ponieważ wykazują wysoki stopień kontroli emocjonalnej i intelektualnej. Dlatego, upewniając się, że ich słowa są przemyślane i dobrze rozważone, nie tylko unikają potencjalnych konfliktów, ale także wzmacniają swoją reputację jako osoby przemyślanej i odpowiedzialnej. To podejście jest szczególnie cenne w napiętych lub krytycznych sytuacjach, gdzie każde słowo może mieć znaczną wagę. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeśli dotarłeś do tego momentu, proszę, abyś podzielił się tym filmem ze swoimi przyjaciółmi i rodziną. Nic Cię to nie kosztuje, a bardzo pomaga w rozwoju kanału. Tutaj zostawiam sugestie filmów, które mogą Ci się spodobać. Do zobaczenia wkrótce.